dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, w wersji bardzo naturalnej, bez makijażowej. Mam tylko brwi na sobie, coś na ustach. Ostatnio odezwała się do mnie firma Wink Lashes i wysłała mi przepiękne rzęsy do testu. To są, moi drodzy, rzęsy DIY, rzęsy, które możecie przedłużyć sobie dosłownie w domu same i zajmuje to naprawdę kilka minut. To nie jest wcale trudne. Ja odsyłam Was do mojego poprzedniego filmu, tutaj gdzieś znajdzie się odnośnik. Tam pokazuję Wam po kolei, jak klei się takie rzęsy, ale w dzisiejszym filmie też pokażę Wam, jak klei się takie rzęsy i właśnie otrzymałam przepiękne modele od firmy Wink Lashes. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają te pudełka. Ja jestem nimi po prostu zachwycona, od razu zwróciły moją uwagę, bardzo mi się spodobały. Przepiękne pastelowe odcienie, ale o tym za chwilę Wam jeszcze opowiem. Także jeśli jesteście ciekawi, jaka jest jakość tych rzęs, jak one będą się aplikować, czy warto jest w nie zainwestować, to oczywiście zostańcie ze mną. I moi drodzy, jeszcze na samym początku, żeby to było jasne, mimo iż jest to współpraca, ja tutaj na pewno podzielę się z Wami szczerą opinią, czy te rzęsy będą się sprawdzać, czy też nie. Na pewno za chwilę się o tym dowiecie. Także chciałabym, żeby to było jasne. Na moim kanale zawsze 100% szczerej opinii. No i przejdźmy do tych przepięknych pudełeczek, które muszę od razu pochwalić, bo naprawdę mi się spodobały. Dostałam 3, jak widzicie, egzemplarze rzęs i omówimy sobie je też pokrótce. Wezmę tutaj w ręce pierwszy z brzegu, to jest w tym przypadku numer 4. Zobaczcie, jak ładnie wygląda to opakowanie. Jest w formie takiej książeczki, co jest przesłodkie, bardzo mi się to podoba, ale też bardzo praktyczne, dlatego że ta książeczka zamyka się na taki magnesik i jak widzicie, w ogóle to się nie otwiera, więc te rzęsy są dobrze zabezpieczone i nic się z nimi nie dzieje. Jeśli chodzi o samo opakowanie, jest dość solidne, stworzone z takiej mocnej tektury. Z tyłu macie opis aplikacji po angielsku, ale aplikacja też jest zapisana tutaj w środku. Znajdziecie wszystko w języku polskim. Na samym przodzie mamy przepiękny napis, jak widzicie, DIY Extensions. Bardzo mi się to podoba, jak się odbija światło od tego napisu. I tutaj macie też zawartą informację, ile jest tych par rzęs, jakie długości. I na dole jest też napisane, że są to rzęsy premium z jedwabiu. Wydają się być dobre jakościowo i rzeczywiście, jak sprawdziłam je pod palcem, to są bardzo mięciutkie. I tutaj mamy właśnie po jednej stronie aplikację po polsku. Też powiem Wam, że zwróciłam uwagę na te detale, nawet te kroki są wytłuszczone takim bardzo fajnym drukiem, tak jak ten napis. No i rzęsy w tym przypadku 4 długości. Mamy w tym przypadku 14, 12, 10 i 8 mm. I możecie sobie oczywiście w różnych kombinacjach to nakładać. Także nie jesteście tutaj zmuszeni na jedną długość. Możecie to zdecydowanie w swój sposób ułożyć, jak Wam się podoba. Indywidualnie dobrać do Waszych oczu, czy do tego, na co macie ochotę. I to jest właśnie numer 4. Rzęsy z serii Glamorous. Tu jest też napisane, czy Glamour. Tu jest też napisane w takim kółeczku, jaki nadają efekt. W tym przypadku mają nadawać objętość, mają być eleganckie i takie glamour. I rzeczywiście takie są. Przejdźmy do kolejnego pudełka. Tutaj mam numer 1. Takie rzęsy bardziej naturalne, powiedziałabym już. Zresztą tutaj też jest napisane natural, naturalne, cute, wiecie, takie słodkie, dziewczęce i weightless. Mają być też delikatne, lekkie. Też bardzo ładne rzęsy, które przepięknie będą wyglądały na co dzień. I ostatni model to jest numer 5. Rzęsy dość grube, już takie niesamowicie eleganckie, glamour. Też troszeczkę dłuższe, z 3 długościami w tym przypadku. I one mają nadawać nam volume, czyli objętość. Mają być romantic, romantyczne i słuchajcie, classy. Wam, że zastanawiacie się też, jaka jest cena tych rzęs. Na stronie producenta kosztują one około 85 zł, chyba 85 zł za taki set, więc ja uważam, że opłaca się to naprawdę. Zobaczymy oczywiście za chwilę, jak będą się nakładały, ale pod palcem są tak mięciutkie i pasek mają też przyzwoity, że wydaje mi się, że mają szansę zdecydowanie konkurować tutaj z rzęsami typu Kiss, bo Kiss właściwie jest taką sztandarową firmą tutaj w tym przedłużaniu. Oni tutaj opanowali wszelkie drogerie, przynajmniej w Niemczech. I dodam też, że właśnie ja kupuję w innej walucie, więc nie wiedziałam nawet, ile takie rzęsy w Polsce kosztują. Ale jak sprawdziłam sobie rzęsy chociażby Kiss na Allegro, to zobaczyłam, że kosztują one około
100 zł nawet, także sporo za taki set i tam macie tylko chyba jedną możliwość, tak, jedne rzęsy, jedną parę, a tutaj macie 4 pary, więc słuchajcie, no naprawdę deal życia. I co jest jeszcze ważne, najważniejsza rzecz, bo nie każdy tutaj wie, jak to się robi, z czym to się je i tak dalej, to są rzęsy, moi drodzy, które macie, możecie nosić do 5-7 dni. Producent tutaj pisze o 5 dniach, więc ja z czasem Wam oczywiście dam znać, czy będzie się to trzymać 5 dni, bo przyznam, że ja trochę sceptycznie jestem do tych 5 dni ogólnie przy wszystkich tych rzęsach nastawiona. Nieważne, czy są to rzęsy Wink Lashes, czy Kiss, czy jakiekolwiek inne. I będzie nam potrzebny oczywiście klej i utrwalacz. Jeśli przedłużaliście już sobie rzęsy w ten sposób w domu, to wiecie, o czym mówię, tak zwany Bond and Seal. I w tym przypadku mamy normalny, klasyczny klej, tylko szczoteczka jest bardziej wygięta. I co jest ciekawe, to ten seal, czyli utrwalacz, jest totalnie inny, jeszcze takiego nie widziałam. Tutaj szczoteczka jest niesamowicie wyjątkowa, dlatego że jest zakończona taką gąbką, co uważam za bardzo praktyczne, słuchajcie, bo wtedy można sobie też dosłownie ten utrwalacz nałożyć od góry i przyjechać jeszcze tą gąbką od dołu przy nasadzie. Dostałam też, moi drodzy, coś ciekawego, coś czego jeszcze nie używałam, czyli remover, coś co ma te rzęsy ściągać, usuwać, jeśli będę miała ochotę je usunąć, czy tam już po kilku dniach będę widziała, ok, już czas je usunąć, no to właśnie jest do tego specjalny produkt, który wygląda też bardzo ciekawie, bo ma taką końcówkę bardzo prostą, powiedzmy, bez żadnych włosków, bez niczego, po prostu nakładamy produkt chyba na te rzęsy i on będzie rozpuszczał ten klej. Nie wiem jeszcze, jak to w praktyce wygląda, za parę dni pewnie jeszcze to przetestuję, ale to jest w kolorze czarnym z tego, co widziałam, także wygląda to bardzo interesująco. I dostałam też taką klasyczną, powiedziałabym, pęsetkę do ściśnięcia tych rzęs, do nakładania też tych rzęs oczywiście, zakończona tutaj grzebyczkiem, żeby te włoski ewentualnie sobie przeczesać. I to by było na tyle, kochani, przechodzimy teraz do testu. Okej, moi drodzy, i tak to się prezentuje. Numer 4 nałożony. Powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona. Jestem zachwycona tym, jak wyglądają i tym, jak się aplikują. Mówię Wam tu naprawdę, to są świetne rzęsy. Jeśli one będą się tak trzymać, jak się aplikują i jak wyglądają, to ja będę zakochana i będę tylko kupować te rzęsy. Tak szybko i lekko się nakładają. Nie ma porównania do innych rzęs, które używałam, a już trochę ich przerobiłam i cięłam jakieś inne, zwykłe paski i nakładałam rzęsy z Kiss i nakładałam rzęsy z Shein i jeszcze jakieś tam mi się zdarzyły. W porównaniu do tamtych rzęs to są rzęsy, które są najbardziej miękkie i najbardziej
przyjazne w obsłudze, bo naprawdę aplikacja przebiega bezproblemowo. Powiem Wam, że nałożyłam sobie pierwszą kępkę, pierwszy kawałeczek na zewnętrzny kącik i już widziałam, jak to oko ładnie jest tak podkreślone, wydłużone i naprawdę wygląda to jak rzęsy z salonu, słuchajcie. Bez tutaj żadnego ściemniania, naprawdę wyglądają jak rzęsy przydłużone. Jestem po prostu zakochana, przepięknie podkreśliły moje oczy i ja też sobie te rzęsy, słuchajcie, sama pod siebie ułożyłam, że tak powiem. Oczywiście pierwszy raz jeszcze nie byłam pewna, czy nałożyć na przykład dwie czternastki i jedną dwunastkę, jak pomieszać te długości. Nałożyłam po prostu z każdej długości po jednym kawałeczku i te rzęsy troszeczkę, te oczy się troszeczkę wydłużyły. Zrobiłam taki efekt troszkę wydłużonego oka i rzeczywiście no, wygląda to cudnie, słuchajcie, przepięknie. Moje rzęsy naturalne są obecnie w bardzo dobrym stanie, to muszę też przyznać. Ich jest dużo, one są długie, dlatego ja też zahaczyłam trochę długość rzęs. Nie nałożyłam tego kleju za dużo, ale zdecydowanie wszedł mi on gdzieś na długość rzęs. Tutaj trzeba uważać, żeby tych rzęs sobie nie pokleić, bo wtedy przez te rzęsy, które nakładamy, będzie widać po prostu te rzęsy poklejone. Także tutaj musicie uważać przy każdych tego typu rzęsach, żeby nakładać je jak najbardziej przy nasadzie. I tak jak mówię, ja mam tych rzęs dużo, one naprawdę dobrze ostatnio wyglądają, dlatego troszeczkę się zdarzył ten klej gdzieś na tych rzęsach ogólnie, na moich rzęsach. Niemniej i tak nie było problemu, bo naprawdę tylko dosłownie przyłożyłam te rzęsy i one jak magnes się dosłownie kleiły moich rzęs. Powiem Wam też, że te rzęsy sprawiają od razu efekt właśnie takich rzęs przedłużonych, bo niektóre rzęsy jednak wyglądają dość plastikowo na oczach, albo są takie za cienkie, albo za grube, za ciężkie, a te zdecydowanie od razu dają efekt takich rzęs przedłużonych. Leżą świetnie, w ogóle nie czuję tutaj tych rzęs, że mam je na sobie. Trzeba kilka sekund odczekać, to jest bardzo ważne, wtedy one się też jeszcze lepiej kleją, jak ten klej poparł po 20 sekundach, chociaż producent chyba mówi tutaj o 30, więc coś koło tego, ja zawsze czekam i wtedy nakładam te rzęsy, ale hiciorem dla mnie jest ten utrwalacz. Słuchajcie, ta szczotka, duża szczotka robi robotę, ona jest taka miękka, wydaje się z takiego miękkiego włosia i naprawdę przejeżdża wszystkie włoski i jest to bardzo wygodne i ta kuleczka na końcu, ta gąbka też jest świetna, bo macie wrażenie, że te rzęsy rzeczywiście się pokrywają tym produktem. Okej, moi drodzy, i w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dajcie koniecznie znać, czy używacie tej metody DIY, czy już zdarzyło Wam się przedłużać rzęsy w ten sposób w domu. Moi drodzy, zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie wszelkie linki, linki też do tych poszczególnych modeli, które Wam dzisiaj tutaj przedstawiłam. No i co? Zapraszam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach, dajcie znać, czy efekt końcowy Wam się podoba, co o tym myślicie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę dzisiaj, trzymajcie się cieplutko, pa pa!